Jutro przyjeżdża do Leszna grupa 700 pielgrzymów z Hiszpanii, młodych ludzi, którzy zdążają na Światowe Dni Młodzieży. No i przygotowanych zostało wiele punktów programu przyjęcia tych ludzi. Chcemy Państwu powiedzieć, jak to będzie wyglądało, w jaki sposób będzie ten pobyt Hiszpanów w Lesznie przebiegał. Może poproszę księdza prałata. Zależy chyba i miastu, i parafiom leszczyńskim na tym, żeby to spotkanie wypadło jak najokazaliej dla naszej społeczności. To jest wspaniała okazja promocji Kościoła w Polsce, ale również naszego miasta, naszego Leszna. Więc przybywa duża grupa. Ilu ich będzie, tak dokładnie to policzyć będziemy mogli, jak odjadą, jak będą odjeżdżać. Bo to rzeczywiście różne okoliczności mogą wpływać. W każdym bądź razie te kilkaset młodych osób, które tutaj przybędzie, którzy zobaczą nasze życie, nasze miasto, nasze kościoły, ludzi przede wszystkim, spotkają się z ludźmi. Na pewno zaniosą do swoich rodzin, do swojego środowiska właśnie wiadomość o Polsce. Byliśmy w Polsce, byliśmy nie tylko w Krakowie, ale byliśmy w Lesznie. Może niektórzy pierwszy raz będą słyszeli o Lesznie. Więc chcemy dać takie spektrum ogólne. Wielką pomocą będzie gra miejska, gdzie z naszą młodzieżą Hiszpanie będą poznawali szczególnie ważne i piękne i historyczne momenty, punkty naszego miasta, ale nie tylko historyczne, także współczesne, ale te najważniejsze. Wielkim wydarzeniem będzie spotkanie na rynku wszystkich pielgrzymów przybyłych z opiekunami, no i gospodarzy, w ogóle leszczynian. No i Eucharystia tutaj w Bazylice dla wszystkich, bo będą punkty programu, gdzie będą oni przeżywać je w parafiach ze swoimi opiekunami, gospodarzami, ale właśnie takie wspólne. To będzie piątkowa Eucharystia w Bazylice, to będzie ta gra miejska, no i spotkanie na rynku, przy ratuszu, w tym w ogóle. I Bazylika, i ratusz to serce naszego miasta. Więc zależałoby nam bardzo, myślę, że władzom naszym samorządowym, panu prezydentowi, żeby leszczynianie jak najchętniej i radośnie i serdecznie włączyli się w te wspólnoty, żeby było nas jak najwięcej, żebyśmy nawzajem mogli sobie przekazywać pewne wartości. Myślę, że na te dni jesteśmy dość dobrze przygotowani. Tutaj dużą pomocą właściwie przyszło nam Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie uzyskaliśmy, było już to umówione w leszczyńskich mediach, dość duże dofinansowanie na właśnie też organizację przyjazdu Hiszpanów tutaj do Leszna. To pan dyrektor pewnie Kochowicz za chwilę powie, ale taką inspiracją do złożenia tego wniosku, do aplikowania o ten projekt był właśnie przyjazd Hiszpanów do Leszna. Mamy dość dużo wydarzeń, pan dyrektor o nich za chwilę też pewnie powie. I myślę, że Hiszpanie, którzy tutaj do Leszna przyjadą, wyjadą zadowoleni i będą Leszno wspominać. I myślę, że lepszej okazji, lepszego miejsca do promocji w Hiszpanii niż właśnie takie Światowe Dni, niż właśnie ich przyjazd tutaj do Leszna nie możemy mieć. Liczymy, że będzie dobra pogoda. Atrakcji jest bardzo dużo, atrakcji organizowanych przez miasto, organizowanych tutaj przez poszczególne parafie. I tak jak powiedział ksiądz dziekan, no, zapraszamy mieszkańców Leszna do uczestniczenia wspólnego w tym przyjeździe i wspólnego powitania Hiszpanów. Miasto Leszno, które zawsze słynęło z dużej gościnności, myślę, że po raz kolejny także w XXI wieku pokaże, że jest miastem bardzo, bardzo gościnnym. W galerii MBWA przy ulicy Leszczyńskich 5 odbędzie się wernisaż wystawy Chrzest Polski w ilustracjach we współpracy z Krasnobrodzkim Domem Kultury. W Krasnobrodzie od ponad 30 lat odbywają się plenery i spotkania ilustratorów z całej Polski i rok temu już postanowili, że kolejnym etapem, kolejnym zmaganiami z nim będzie Chrzest Polski. Chrzest Polski, który inspirowany był różnymi rodzajami kronikami, przekazami, różnymi opowiadaniami,
jakimiś poetyckimi utworami i to ich zainspirowało do stworzenia prac, które w około liczbie około 100 zaprezentujemy na wystawie, która będzie dostępna oczywiście bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Leszna, ale także dla grupy 500 około Hiszpanów. Tu ksiądz prałat wspomniał o pewnym spektrum, które przygotowuje miasto jest razem z parafiami dla hiszpańskich turystów, pielgrzymów i tak też jest. Między innymi odbędą się warsztaty plastyczne w leszczyńskim inkubatorze w strefie inwestycyjnej, gdzie pokażemy także inną stronę trochę miasta. W ciekawy sposób zostanie zaprezentowane z jednej strony miasto, a z drugiej strony będzie możliwość nabycia nowych umiejętności, nowych doświadczeń. Te prace, które stworzą Hiszpanie, będą także prezentowane przed galerią MBWA, więc będzie okazja zobaczyć, jakimi talentami pielgrzymi z Hiszpanii się mogli wykazać. Powstanie także, i to myślę, że warto powiedzieć, wydawnictwo, dwujęzyczne wydawnictwo albumowe, które towarzyszyć będzie wystawie i to wydawnictwo w ogromnym nakładzie zresztą będzie kolportowane bezpłatnie, ale co najważniejsze trafi do wszystkich ambasad i do najważniejszych i znaczniejszych bibliotek uniwersyteckich i nie tylko. I będzie także reklamą miasta Leszna, bo jest tam, znajdzie się także w przedmowie informacja o mieście Lesznie, więc tak jak Hiszpanie będą takimi swoistego rodzaju ambasadorami miasta Leszna, bo wrócą do swoich miast, miasteczek, z których pochodzą i będą opowiadać o miejscach, w których byli, między innymi będą w Lesznie, to także to wydawnictwo będzie także świadczyć o tym, że miasto Leszno gdzieś na tej mapie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski znalazło się. Ja tylko wspomnę, że nie zawsze sztuce współczesnej jest po drodze z kościołem, natomiast tutaj zaszły okoliczności wszelkiego rodzaju, kiedy można było, że tak powiem, połączyć i sztukę współczesną i treści, które gdzieś tutaj towarzyszą Światowym Dniom Młodzieży, więc cieszę się, że możemy w tym współuczestniczyć i stać się tego cząstką. Jeszcze tylko szczególnie dla mieszkańców Leszna. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia niemal, więc będą różne okazje do tego, by odwiedzić Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych i się z nimi zapoznać. Ja jeszcze wspomnę, że dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest tutaj ogromnym wsparciem, ponieważ tak naprawdę część tych działań, gdyby nie to dofinansowanie, nie mogłoby zaistnieć w takim kształcie lub w formie znacznie skromniejszej. Inicjowanie tych dni w diecezji, bo tak to się nazywa, było w Madrycie. Znaczy, pierwotnie Światowe Dni Młodzieży odbywały się tylko w tym miejscu, do którego przyjeżdżał papież. Natomiast to właśnie ma na celu z jednej strony zintegrować już tą młodzież wcześniej, przygotować na to spotkanie oficjalne w Krakowie, a z drugiej strony właśnie doprowadzić do tego, że pielgrzymi poznają nasze państwo i różne miasta związane z nim. Temu ma służyć ta gra miejska, która właśnie jakoś tak w sposób szczególny ma dotyczyć poznawania historii miasta, poznawania tych wszystkich w rzeczywistości, które są również dzisiaj. Chcielibyśmy także wspomnieć o tym, że w czwartek będą dwa także ważne wydarzenia, które są sylwetką naszego miasta, to znaczy najpierw turniej żużlowy będzie o godzinie 17 na stadionie. Turniej żużlowy, którego Hiszpanie tak naprawdę za bardzo nie znają. Kiedy tu byli wcześniej i dopytywali o program, to właśnie żużel był dla nich taką rzeczywistością obcą troszeczkę. Leszno słynie z żużlu, więc myślę, że tym bardziej warto pokazać, czym żyje miasto. Później też udamy się do Nadleśnictwa Karczmy Borowej i troszeczkę będzie właśnie poznawania tego, czym jest nadleśnictwo, w jaki sposób funkcjonują lasy, troszeczkę właśnie inna rzeczywistość, aby od każdej strony nasze miasto pokazać i aby też pielgrzymi z niego wyjechali ubogaceni, ale także z takim przeświadczeniem, że w wielu miejscach na świecie są ludzie, którzy mają wspólne wartości, są ludzie, którzy właśnie mają wartości chrześcijańskie, którzy chcą się modlić, ale także chcą się bawić i poznawać kulturę, przeszłość i jak najbardziej wchodzić w przyszłość po to, aby zmieniać ten świat. Grę przygotowujemy już od wielu miesięcy. Mogę tylko powiedzieć i poprosić, jeśli mieszkańcy znajdą przy głównych budynkach, przy ciekawych miejscach naklejki, to proszę ich nie odrywać, ponieważ są one elementem naszej zabawy. Przygotowaliśmy takie specjalne aplikacje na telefon komórkowy, która będzie do pobrania przez naszych wolontariuszy, przez gości również. Wszystko to działa, siedzieliśmy po nocach. Z tej strony też chciałam podziękować wszystkim, którzy się włączyli w przygotowanie. Nie będę wymieniać imion, ponieważ tych osób jest bardzo wiele, od władz miasta po
każdego parafianina, który przychodzi, pyta, jak może pomóc. Więc gra będzie polegała na tym, że w 123 punktach naszego miasta, również na jego obrzeżach umieścimy te naklejki. Hiszpanie dostaną mapę, dostaną przewodnika, dostaną krótki opis tych miejsc. On też będzie się wyświetlał w telefonach. Będzie kilka pytań, zadań, zakończymy to wszystko quizem, obiadem. No i wyłonimy grupę, która wykaże największą znajomość tych nowych miejsc. I to ta gra przebiega pod takim hasłem Leszno miastem księgi, ale też poszliśmy w myśl tego już znanego przysłowia, ono się w Lesznie powtarza, że kto leszczyńskich nie zna, ten Leszna, nie, ten Polski nie zna. I rzeczywiście te konotacje połączenia Leszno w okresie swojej świetności, Leszno teraz, myślę, że wybrzmią. To jeśli chodzi o grę miejską. Gra rozpocznie się w piątek od godziny 9 i będzie ruszała z parafii leszczyńskich. I tak do godziny 14 młodzi ludzie w tych swoich grupach będą nasze miasto przemierzali. W wielu miejscach też przygotowaliśmy dla nich takie specjalne punkty. Na przykład w Dualu będzie lekcja języka polskiego, w ratuszu będą mogli też zwiedzić ratusz, będą mogli wejść do synagogi, do biblioteki. W kościele też poznają chrzcielnicę, dowiedzą się też o chrzcie Polski. No jeszcze do wielu miejsc wejdą, do Alternatywy, nie chcę tutaj, do MBWA oczywiście, naszego takiego głównego, mogę powiedzieć, partnera. Słucham? I koszulki? Mamy też koszulki, nie takie, to jest koszulka krakowska, bo ja też będę potem wolontariuszem w Krakowie, także też czekamy na nasze spotkanie w Krakowie. Cieszymy się, że wielu młodych ludzi z Leszna też tam będzie, więc będą też koszulki, będą i dla naszych gości, i dla grup. Także będzie nas widać, będzie nas słychać przede wszystkim. I myślę, że ta atmosfera takiej przyjaźni młodzieży, bo o to w dniach światowych chodzi, da się poznać. Także zapraszamy i do włączenia się i w grę, i w żużel. I czekamy też już z niecierpliwością na Hiszpanów. Będzie wspólny posiłek, obiad w piątek tutaj przy Bazylice. No, wszystkich leszczynian nie możemy na ten obiad zaprosić, bo i tak będzie kilkaset osób. Ale właśnie to też będzie takie wspólne tutaj radosne przeżywanie właśnie przy stole. Ten posiłek to funduje miasto, za co jesteśmy miastu bardzo wdzięczni. Zresztą rzeczywiście to trzeba podkreślić, taka wzajemna chyba życzliwość i wzajemne zrozumienie. Tak to powinno być na każdym szczeblu. Ale trzeba odkoń zacząć, więc co prawda schody zaczyna się sprzątać od góry, ale naprawiać od dołu, więc niech to tak będzie też rozumiane. Prawda, panie prezydencie? W piątek będziemy przeżywali taki koncert, który będzie też uwieńczeniem tych dni tutaj w Lesznie, bo w sobotę skoro świt Hiszpanie wyjeżdżają do Poznania. Koncert będzie podzielony na takie trzy części. Pierwsza część to będzie część typowo koncertowa, to znaczy wystąpią zespoły, wystąpi zespół działający przy Domu Kultury w Lipnie, wystąpi zespół tańców regionalnych z Bukówca. Potem druga część będzie skupiona właściwie wokół bardziej Hiszpanów, to znaczy chcemy, aby oni się zaprezentowali, coś swojego, coś regionalnego, coś, co pokaże im, nam ich, ale także my chcemy zaprezentować siebie, to znaczy chcemy zatańczyć poloneza na rynku wspólnie, jako taki typowo polski taniec i chcemy ich tego nauczyć. I trzecia część będzie częścią bardziej taką modlitewną na zakończenie. Szkoła Nowej Ewangelizacji, tutaj prowadzona przez księdza Arkadiusza Pałkę, działająca w Lesznie, poprowadzi taką krótką część modlitewną, uwielbieniową właśnie na zakończenie tych dni, abyśmy potrafili się bawić i też pomodlić na zakończenie i z jak najlepszymi wrażeniami stąd wyjechać. O której to się zaczyna? Około godziny 18. Z biskupami nigdy nie wie, oj nie wie się. Zobaczymy, jak przyjadą, więc były różne liczby podawane, mianowicie najpierw, że 12, potem, że 18, potem, że znów 12, a ilu będzie, to zobaczymy. Ale ma być grupa biskupów w Lesznie, tak, w Lesznie. No i właśnie tutaj pan prezydent zaproponował, żeby też było właśnie takie spotkanie dla tych biskupów z władzami miasta w ratuszu na początku tego koncertu w piątek, czy po mszy świętej by przeszli właśnie do ratusza i tam byłoby krótkie spotkanie.